W dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, czyli tak zwany FNAF 6, w którym to przejdziemy nie 5, lecz 6 nocy po to, aby zdobyć prawdziwe zakończenie. I aby to zrobić, będziemy musieli wpuścić do naszej pizzerii wszystkie scrap animatroniki. Ale zanim to zrobimy, chciałbym, żebyście pod tym odcinkiem zostawili aż 10 tysięcy łapek w górę. To wtedy nagram dla was Ultimate Costume Night, czyli FNAFa, o którego prosicie już od wielu lat. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag FNAF6, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. A ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i chcesz mi pomóc bić 2 miliony subskrypcji na kanale, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj. No i jesteśmy, Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, czyli FNAF, którego nigdy nie ukończyłem i którego bardzo się boję, bo to jest bardzo strategiczna gra, w której musi mieć wszystko zaplanowane, a ja dzisiaj chcę zrobić true ending, więc zobaczymy, czy mi się uda. Zaczynajmy, mam nadzieję, że pójdzie mi dobrze. Na początku musimy, z tego co widzę, zaprojektować naszą pizzę. Albo od razu iść do pizzerii. Nie, ja chcę zaprojektować pizzę, oczywiście. O, czyli mamy po prostu tak zwany placek i możemy sobie wybrać, co chcemy. Oczywiście pepperoni, oczywiście cebulę i grzyby. Oliwki może nie każdy może lubić. Kiełbasę też nie, dobra. Presenter when you finish, tak zwykłe, taka klasyczny placek i tyle. To będzie nasza pizza, go to pizzeria. O! Dobra. Czy my shiftem rzucamy pizzę? Chyba już coś takiego grałem w The Glitch Attraction. Tak, musimy nakarmić dzieciaki pizzą. Okej, proste zadanie. Freddy rozdaje pizzę. Pyk, pyk. Dobra, pięknie. W ogóle napisaliście bardzo dużo komentarzy pod odcinkiem Sister Location i bardzo dużo porad daliście właśnie tutaj co do tego. Właśnie zwłaszcza widz No Name o takim nicku napisał cały poradnik do Freddy Fazbear Pizzeria Simulator i jak przeczytałem ten poradnik, to się przeraziłem. Natomiast zadanie... Oh. Dobra, ja pamiętam, że cię trzeba po prostu zatrzymywać i strzelać. Natomiast zadanie dla was na dzisiaj jest bardzo proste. Musicie napisać poradnik do Ultimate Costume Night. Tak, zdecydowałem się, nagram Ultimate Costume Night, ale nie oczekujcie zbyt wiele. Możecie mi napisać, co powinienem, jakie powinienem animatroniki na jaką moc ustawić. Bo ja tam wiem, że się ustawia moc i te animatroniki po prostu wbijają nam i można ustawić 50 animatroników na moc 20. Ja to pamiętam jakby. Tylko, że no właśnie, ja nie zrobię 50 na 20, więc możecie być tego 100% pewni. Popsuło się. Gierka się popsuła. Obstawiam, że tak miało być. Wszystko się zgliczowało. No, więc możecie napisać... Oh my god, scrap baby. Dobra, będę się stosował według poradnika od widza. A mianowicie muszę wysłuchać audio i patrzeć, jak baby, czy baby się rusza. Ona będzie miała 3 stadia, z tego co wiem. 2 są spoko, a kiedy jest trzecie stadium, czyli jakby coś się z nią stanie, będzie się patrzeć dziwnie, to znak, że... to znak, że ona zaatakuje, więc wtedy musimy ją porazić. Okej, play. Begin tape. Leaving dead space. 3. Chyba w tej pierwszej minigierce coś było jakoś łatwiej. Aha. Tak, i my musimy ogólnie, żeby zrobić tour ending, wpuścić wszystkie animatroniki do pizzerii. To wiem. I będzie tutaj 6 nocy. Tego jestem pewien. Okej. Czyli będziemy musieli wykonać zadania. Klasycznie. Follow these instructions, document response times, then safely secure the space before leaving. Okay. Upon sealing the room, you are not to return. Dobra, czyli nie jesteś w stanie wrócić. 3, 2, 1. Okay. Okay, trzeba poczekać, aż się to audio skończy. Document results. Okay. I teraz w ogóle nie musimy nic zaznaczać. Musimy patrzeć na nią, czy ona się przypadkiem nie ruszy. I musimy ją wpuścić, żeby zrobić true ending. Ale chyba z tym pierwszym to było coś tak, że to się nie liczy? Nie wiem, bo jakby czytałem poradnik od widza. Ruszyła się? Nie, nie ruszyła się chyba. 3, 2, 1. Nie, ona się chyba nie ruszyła. Coś trzeba było patrzeć gdzieś na jakiś ten, żeby... No widzicie, już się gubię. Oj, to będzie ciężkie.
Dobra, teraz się nie może ruszyć, dopiero jak spojrzymy na kartkę. Prawda jest taka, to co mi widz napisał, że nie trzeba nic zaznaczać na kartce. Nie. Okej, bo to było pierwsze. Pierwsze chyba się nie liczyło. It's your time to shine. Yay! It's time to take your Let's career go! Into your own hands. Podoba mi się to. You've saved money your whole life. Great. Oszczędzałeś pieniądze. All your eggs into one basket and take a huge gamble on your future. O, tak, biznes. Biznes otwieramy. Chance of success in some cases. What are we talking about? We're talking about becoming a otwieramy własną pizzerię. That's right. Restaurant ownership and management. Something almost anyone can do with a limited degree of success. Naprawdę każdy to może zrobić? Ej, może powinienem otworzyć własną pizzerię w prawdziwym życiu. Jak myślicie, to spoko pomysł? Pizzeria Admirosa. Brzmiałoby całkiem spoko. Dobra. Domek, ławeczki, prąd, łapka w górę. Właśnie, łapka w górę, ważne. But don't forget about the money you had left over after buying your franchise package. Okay. Use it to decorate. Buy a stage. Buy attractions. Patrzcie, to Freddy. O cholera, czy to Freddy Fazbear? Now, let's take a look at a few things that will help you get started as a Fazbear Entertainment franchisee. Dobra. Such as atmosphere. Making sure your establishment has an inviting atmosphere is essential to bringing in new customers. Ten ser jest prawdziwy. Having a lot of entertainment value. Podoba mi się styl tej gry jakby. Jest taki na razie wesoły. Bonus revenue. Kaska. Games and attractions can generate additional. Jak coś, to nie będziemy kupować atrakcji żadnych, bo one zwiększają ryzyko, tak mi widz napisał. I po prostu bezpiecznie będzie nie robić krzywdy Helpiemu. Tak, umówmy się, nie robimy krzywdy Helpiemu, okej? Okay? Liability. Liability. Being a thrifty shopper is smart. Sold is a you must do the, you might die. Sale comes with a certain amount of risk. Aside from the daily risk of lawsuits, there's also the risk that something might be hiding inside whatever you just purchased with that stupid discounted price tag. Of course, dobra. That would only be a serious danger. Czyli tutaj dają nam tak naprawdę prawdziwe porady, co powinniśmy robić, a czego nie. Czyli kupując rzeczy, animatroniki, zwiększamy... Może ten Freddy. To jest creepy look. Bardzo creepy. Tak jest. Wear that smile with pride and let's make some money. Let's make some Fazbear money. Entertainment is not responsible for disappearance, death or dismemberment. Oh. Okay. Spoko. Co my tu mamy? Aha, dobra, tu mamy poradnik. Guide, restaurant management. Kupuj rzeczy, no i oczywiście później je buduj i tak dalej, i tak dalej. To jest dla nas jakby najważniejsze. Tylko, że my tych rzeczy nie będziemy kupować za dużo. Dzień pierwszy. Let's see how much cash you had left over after purchasing your franchise package. Ile nam zostało kaski? Great. That should be more than enough. Dobra. Now let's get started. $100. Are your product catalogs? You can unlock more expensive catalogs by simply purchasing items for your pizzeria. Dobra. Use the arrows in the bottom right of the item window to browse the products for each catalog. Dobra. When you're finished shopping, click the button labeled Blueprint mode to place your items. You can switch back and forth between catalog mode and blueprint mode Smice as often and as you like before opening your doors to the blueprint public. Mode. When you're ready to open your restaurant for business Monday. For the day, to click tygodnia. The button Dobra. Labeled finished in blueprint mode. Give it a try and do some shopping. Ogólnie to pierwszego dnia chyba nie musimy nic kupować oprócz Sanitation Station. O! To potrzebujemy. Daje nam to health and safety. I to kosztuje stówkę, czyli idealnie tyle, co mamy. Więc według poradnika mojego superwidza warto to kupić. Czyli stacja sanitarna. Mamy apteczkę, mamy strajtaśmę, mamy ręczniki i mamy środki czystości. Give me that. Yeah! Dobra, stan budget tech. Czy ja powinienem teraz to w blueprint mode? Own this item... Okej, okay. Czyli tak jakby odblokowaliśmy wyższy poziom. Ale ogólnie kupowanie itemów totalnie nic nie daje. Dobra, weźmy sobie ten blueprint mode, bo chyba tutaj musimy... A, mamy tutaj już... no to jest nasza pizzeria, jak coś, co nie?
Tutaj różne rzeczy rozstawiamy. Okej, jak dam finish, to prawdopodobnie rozpocznie się pierwsza noc, która jest bardzo łatwa. Play tokens left, czyli mogę w coś zagrać. Czy mogę tu zagrać? Nie, nie postawiłem żadnej maszyny, więc nie mogę grać. Też wiem, że te minigierki mają easter eggi, ale dzisiaj nie zajmujemy się easter eggami. Dzisiaj mój główny cel tego odcinka to zrobić true ending, czyli przejść szóstą noc, która podobno jest trudniejsza niż wszystkie inne noce, więc... na pewno sobie poradzę. Dobra, finish. Zrobiłem, co miałem zrobić. Noc pierwsza. Your restaurant is now officially open. Aha. Awesome. Dobra. That doesn't mean your job is finished, however. Mm-hmm. You have a lot of work to do while patrons Dobra. Eat pizza in the other room. From your terminal, you mm-hmm. have supplies to buy, papers to print, and repairs to make. Once you've Dobra. Taken care of all the items on your to-do list, you can log off for the day and get out of there. Okay, money to co for mnie... supplies and repairs comes out of petty cash, so don't worry about it coming out of your pocket. We've got you covered. Dobra. The only money you have to worry about Ale to będzie trudne. Is if you choose to upgrade any of the equipment in your office. Now, onto other nice. Matters. Something to be aware okay. of is that the ventilation system and your terminal mm-hmm. are pretty loud. Motion detector. You from hearing things in adjoining air vents. Audio. That won't be a problem vent. If there is nothing in the vents. However, if you feel that something might uh-huh. be in the vents, you have a few tools at your disposal to protect yourself. You can Dobra. Shut off your terminal and the ventilation system at any time to decrease the amount of attention you're yes. drawing to yourself. Also, oh. shining your light directly into a vent will most likely prevent anything from jumping out. Mm-hmm. Czyli musimy you świecić światłem wenty, żeby odstraszyć animatroniki, które będą chciały się tutaj wbić. An audio decoy and a secondary ventilation unit. 96, 95, 90... You can only have one of these active at any given time. Now get to it. Simply uh-huh. log off when you've completed your tasks for the day and you can go get some coffee. Dobra, próbuję się oswoić z interfejsem i jakby z mechaniką tutaj i chyba już wiem, o co tutaj chodzi. Tak, nie możemy przekroczyć temperatury 100 stopni, więc dobrze będzie zbić tę temperaturę. Pierwszej nocy chyba nikt na nas nie wyskoczy, więc jakby... Tak, musimy wykonać taski. Z tego, co się dowiedziałem, to najtrudniejsze są taski typu te taski. I jeżeli wyłączymy komputer, to wtedy ten task jakby wszystko musimy zacząć od nowa, więc to też na pewno będę chciał sobie sprawdzić na początku, bo też jakby to wszystko robi hałas, więc my musimy to wyłączyć, żeby nie narobić hałasu i to jest dla nas bardzo istotne. Dobra, wykonałem jedną rzecz, wyłączmy komputer, załóżmy, że tutaj jest jakiś animatronik i się boimy, co nie? Pyk, wyłączyłem komputer, dobra, i patrzymy na to. Okej, jest spoko, nie ma nic, git, możemy odpalić znowu komputer. O, czyli jednak to nie przerywa na... Okej, dobra, bo myślałem, że to przerywa nam taska. W sensie jakby, ale że anuluj, jak wykonamy 3, to będziemy musieli robić od nowa. Nie, to po prostu nam przerwie aktualnie taska, którego robimy. Czyli te są najdłuższe. Motion detector. O, czyli jak zmienimy na przykład tutaj albo audio, to task się przerywa. Ulala. Dobra, nie podoba mi się to, jak się spojrzymy. Okej, okay. Możemy patrzeć i w tle jakby task jest wykonywany, więc spoko. Ciekawe, jak animatroniki będą na to reagowały, w sensie, bo na pewno robimy dużo hałasu. Też ważne jest, żeby mieć włączoną cichą wentylację, która coś tam nam pomaga. O, ja, dobra, okej, okay. To są najdłuższe taski, nie wykonałem tasku. Ale będą kłopoty, ale tu będzie ciężko, widzowie, już to czuję, że będzie ciężko. Dobra, wykonajmy tego taska. Silent ventilation niby trochę działa, ale jednak ta temperatura trochę rośnie. Więc niby jest ok, ale nie do końca. I też ważne jest, żeby mieć tą grę głośno, bo tutaj będziemy musieli słuchać, czy animatroniki nie wydają jakiś dźwięk. Jeżeli wydają dźwięk, to musimy się spojrzeć na lewo albo na prawo i go odstraszyć światłem. Zresztą taki był poradnik tutaj z audio. Więc dobra, pyk. Okej, vent. Czy ja mogę wyłączyć cichą wentylację? Mogę włączyć normalną. Silent ventilation is active. Okej, okay. Czyli ona jest jakby aktywna. Dobra, order supplies, czyli po prostu... Szum. Czy ktoś się próbuje tutaj do mnie wbić? Do mojej pizzerii? Nie, chyba nie. Okej, okay, to jest dźwięk wydawania tasków. Okej. Możemy sobie to... Nie podobają mi się te dźwięki. Nie, jest fajnie. Dobra, order, okej, okay. Pizza, kids, wszystko musimy pozamawiać. Oj, ale będę się tutaj męczył. Czuję to, dobra.
Order pizza. Wszystkie taski musimy też wykonać, żeby zakończyć ten dzień i zakończyć zmianę. Więc, no zobaczymy. Zobaczymy, jak się to uda. Pyk. Main trends, dobra. I tutaj są też taski do wykonania. Okej, okay, temperatura niby rośnie. Możemy się patrzeć na to, ale chyba lepiej będzie... A, Z wyłącz, X wentylacja. Dobra, czyli mamy teraz silent ventilation włączone. Jak kliknę X, to możemy odpalić sobie normalną wentylację, ale ona jest niebezpieczna. Czy jak wyłączę tą wentylację, to temperatura rośnie powolutku. Okej, okay. Najważniejsze, żeby nie przekroczyć 120 stopni, bo wtedy od razu giniemy. Pierwsza noc jest jakby łatwa, więc jakby tutaj bez problemu powinienem sobie poradzić, natomiast drugie już mogą być kłopoty. I chyba ważna rzecz to to, że... Dobra, wykonamy wszystkie taski, co dalej? Czy noc się automatycznie zakończy? Nie. Okej, okay, log of equipment. O, czyli tutaj muszę kupić te rzeczy. Dobra, w equipment kupujemy rzeczy, które są nam potrzebne, aby było łatwiej. Dwa razy printer, czyli szybsze drukowanie. High speed uplink, czyli szybszy internet. Zatrudnij handymana, czyli takiego chyba złotą rączkę. Tak mi się wydaje. Dobra, wykonałem wszystkie taski. Wykonałem. No wiem, że jest to stopnie, ale spokojnie, damy radę. Wszystko zrobiłem i log off. Okej, okay, kończymy tę zmianę. It looks like you're getting the hang of this. Now let's just focus on getting you through your first week. There's a big party here Saturday. Oh! You should view that day as your ultimate test. Make it through Saturday and you will have proven yourself as the successful entrepreneur that we all know you can be. Dam radę, jestem pewien, że dam radę. Do soboty, bo będzie wielka imprezka. Congratulations on completing your first day. Dzięki. However, your job isn't over just yet. There is another aspect to your end-of-day routine, and that is inspecting and salvaging any animatronics found in the alley outside the back door. Things are found here quite often, and while we aren't sure why, what we do know is that they can be used for parts, which can mean a much needed revenue. Wszystkie animatroniki musimy wpuścić do pizzerii. To jest ważne. Of course, as with everything else in this line of work, those benefits come with risk. The safest thing to do is to throw it back outside. Wyrzucić, no tak. You get no money for the salvage. Nie dostaniesz kaski za salvage'owanie. Risk of certain negative consequences, namely death, should the item not be as docile as it first appeared. If you do decide to try to salvage it, then you must complete the maintenance checklist. Dobra. During this testing phase, check on the animatronic frequently. If you feel that it is becoming unstable, use the taser provided to you. You to wtedy szokujemy go. Wow. Sorry, czyli pierwsze się nie liczyło, to co zrobiliśmy ze Scrap Baby. Will decrease the item's salvage value. Dobra. Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. Proceed with salvage. Okej, okay, czyli wartość salvage będziemy mieli 500, jeżeli go weźmiemy po prostu do pizzerii. Okej. Okay. You have chosen to proceed with the maintenance checklist. Dobra, kontrolem się szokuję. Your company issued taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable. Trzeba być bardzo uważnym tutaj. You can only use it three times before it begins to damage the animatronic. Tak, czyli trzy razy możemy go porazić prądem, a za czwartym razem już będzie tracił wartość. Okej. Document results. Begin audio. Ej, ruszył się chyba. Co jest to chyba? Ja, coś ruszył się, widzowie. Dobra. Musimy patrzeć. Document results. Begin audio prompt in 3. Tak. To było jego trzecie stadium. Jestem prawie pewien. Przepraszam, Molten Freddy, że musiałeś tyle czekać, ale miałem po prostu najazd kuriera i widzę, że się chyba ruszyłeś pod moją nieobecność, więc czas cię zszokować po raz drugi. Bo ewidentnie... Ewidentnie ruszyłeś się za mocno. Dobra, otwórzmy audio. One. Okej.
Być może skiepściłem tę noc. Jest na to szansa. To już był drugi szok, bo przez przypadek kilka razy odpaliłem notatnik. Więc mam nadzieję, że nasz Freddy się tutaj za bardzo nie ruszy. O! Ruszył się. Dobra. Czy ja dostanę jumpscare? Podobno tak czy inaczej. Muszę, bo ja widzę, że on się ruszył i to mocno. Okej. Puśćmy jeszcze raz audio. Press space. I już więcej razy nie mogę puścić audio, więc będzie jumpscare. Ojojoj. Bardzo kiepsko to wygląda. Mhm. Już? Nie ma dźwięku? Ale czemu nie ma dźwięku? Dobra. Begin audio prompt in 3. Okej. Nie mam pojęcia, co robię teraz, widzowie. What? Mhm. Już go nie mogę zszokować ani razu. No. Dobra. Niech to audio się już skończy, proszę. Niech to audio się już skończy. Spokojnie, spokojnie. Molten Freddy, nie atakuj mnie, błagam, nie atakuj mnie. To jest chyba najdłuższy dźwięk. Document results. You have okay. Completed the maintenance checklist and may proceed with the salvage. Thank you. Well done. Dobra robota, czyli dobrze go wyczuwałem, jak się ruszał. Dobrze wyczuwałem, dobrze widzowie napisaliście poradnik. O, spróbujesz mnie nie zawieść. To był ciężki dzień, powiem szczerze, ale niestety przed nami jeszcze jedno trudne zadanie. Bardzo trudne zadanie. A mianowicie, czy my musimy coś kupić? To jest dobre pytanie. Z tego, co się orientuję, to tak naprawdę nic nie musimy kupować teraz. Możemy wejść w blueprint mode, żeby zobaczyć, czy nasz Freddy gdzieś tutaj jest na jakiejś scenie. Upgrade. Wow, larger... Chyba nic tutaj naprawdę nie musimy kupować, z tego co wiem. Też są tutaj oferty sponsoru, ale to podobno bardziej przeszkadza niż pomaga, bo wtedy wyświetlają się jakieś reklamy nam podczas zmiany, więc no, jest to wkurzające. Dobra, dam finished. Niech się dzieje, wola nieba, chyba tak się mówi. Dobra. Okej, pierwsze co? Wyłącz to, włączmy wentylację. Tu już musimy się skupić, więc tak, advertising, boom, i słuchamy. Mhm. Nic nie słyszę. Chyba nic nie słyszę. Chyba nic nie słyszę. Na razie mamy chyba tylko Leftiego tutaj. Nie wiem, czy ja dobrze robię. Mamy sporo kaski. Coś jakby w wentach. Nie. Equipment, musimy sobie coś ulepszyć. Dwa razy printer. Chyba upload linka wezmę i to tyle. Ja nic nie słyszę. Kompletnie. Dobra, order supply, zamawiamy. Mhm. 100 stopni. Niedobrze. Dobra, zamawiamy. Zaraz będę musiał włączyć tutaj wentylację i to go przyciągnie prawdopodobnie. Byle nie 120, dobra. Bum. Ryzykownie. Bardzo ryzykownie. Mamy też motion detector, więc... Nie ma go nigdzie chyba w pobliżu. Nie wiem, po prostu wykonam moją pracę. Jak gdyby nigdy nic. Z nadzieją, że on po prostu tu nie wejdzie. A może go nawet nie ma?
Tylko właśnie, najgorsze jest to, że ja nie znam tego dźwięku. Ja nie znam tego dźwięku. Back. Maintenance, dobra. Mhm. Spokojnie. Próbuję wyłapać, jak ten dźwięk może brzmieć. W sensie wentylacja, tak? Dobra. Słyszałem cię. Okej. Idź sobie. Dobra. Odpalamy. Pyk. I robimy ostatnie zadania. Na pewno go słyszałem po prawej stronie. 100% pewności. Ale totalnie czuję się zagubiony. To jest mój pierwszy raz w tym FNAF-ie. W sensie pierwszy raz, gdy go próbuję przejść. Albo kiedyś może i grałem, ale to była dosłownie, nie wiem, pół godzinki, nie wiedziałem, co robię, więc... Coś słyszę? Nie, nie, nie. Czy to było ostatnie zadanie? Tak, to było ostatnie zadanie. Słyszałem cię. Jakieś klikanie słyszę dziwne. Dobra. Chyba się uspokoiło. Tak, uspokoiło się, dobra. Odpalamy komputer, log off. Udało się. No innej opcji nie ma. No tak, wykonałem zadania. Wykonałem. Before you is an animatronic found in the back alley. To jest najdziwniejszy FNAF, jaki grałem, naprawdę. It is your job to complete the maintenance checklist. Oh my god, to on. Or if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Scrap trap. Please make your choice now. Proceed with salvage. You have chosen to proceed. Let's go. Let's go. Nie ma innej opcji. Remember, use your company issued taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it. Nie mam pojęcia, jak się on będzie patrzył na mnie. You can only use it three times before it begins to damage the animatronic. Tak, trzy razy. No, 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 spoko. Ale value 1000. Dobra. Okej. Mhm. Document results. Nie ruszył się. Begin audio nice. Prompt in 3, 2, 1. Chyba z 5 takich audio promptów będzie. Trzeba być bardzo ostrożnym. Wzrok wytężony. Let's go! To jest chyba ostatni najtrudniejszy FNAF, taki z takich trudnych FNAFów. Bo już później tylko Help Wanted i później już tylko... Begin audio prompt in 3, 2, 1. Czy to już jest ten moment? Dobra, szokuję go. I jakby... Wydaje mi się, że... On się patrzył na mnie i to już było to. Aha. Dokończmy te audio. Document results. Znowu się patrzy na mnie. Nie wiem, czy powinienem poczekać na tego audio prompta, czy może od razu, tak jak teraz, po prostu... Boże, wcisnąłem kontrol zamiast spacji. Przepraszam, że cię poraziłem dwa razy. Przepraszam, ale zawsze z tobą są jakieś problemy, bo ty zawsze wracasz. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Mhm. To się źle skończy. To się źle skończy. Bardzo źle. Document results. Najgorsze jest to! I always come back. You lost the salvage. Najgorsze jest to, że on i tak wlezie do pizzerii. I ja nie zarobię na tym. No. Super. Fajnie. Total revenue. 218. A mogłem zarobić po prostu
Mogłem zarobić po prostu więcej, tak? Ajajaj. Okej, co mogę zrobić tutaj? Z tego co wiem, to nic nie powinienem kupować, żeby zwiększyć jakby safety. Okej, mamy wtorek. Blueprint. Dobra, zobaczmy co tu ciekawego mamy. On jest w pizzerii, ale jakby z tego co widzę, to my... Okej, w sumie nie kupiłem nic, więc jakby chyba git. Okej, finish. Dobra, lecimy. Lecimy z kolejną nocą. Tutaj już będzie praktycznie to samo, więc jakby... tak. Wyłącz. Silent ventilation, task, advertising, boom. I słuchamy. Tu już może być cienko, ale spróbujemy. Mhm. Nie słyszę nic w wentach. Spokojnie. Słyszałem. Okej. Ucichło. Okej, odpalamy. Mhm. Na spokojnie, zrobimy to, zrobimy to. Aha. Ostatnie, ostatnie zadanie z tych trudniejszych. Nic nie słyszę. Wenty czyste chyba. Już? No drukuj to szybciej. Drukarka jakaś stara, zepsuta. Dobra, przewietrzymy tutaj trochę. Bo się zrobiło z deka gorąco. Siema. Co tam? Chciałbyś coś może? Tutaj w tym wencie? Jeżeli nie, to do widzenia. Nie zapraszamy dzisiaj do biura, nikogo. Tak? Dobra, okej, poszedł sobie. Odpalamy i robimy dalsze taski. Okej, nie jest to takie trudne, jakby się mogło wydawać. Wystarczy po prostu wykonać wszystkie zadania i tyle. I nie dopuścić do 120 stopni w biurze, bo wtedy się ugotujemy. Mhm. Spokojnie, musimy parę rzeczy pozamawiać, no bo w końcu prowadzimy własną pizzerię. Więc wiecie jak to jest. Nie jest kolorowo. Jestem też ciekaw, czy jeżeli zginąłbym tutaj kilka razy załóżmy, to czy będę mógł powtórzyć ten dzień i wykonać zadania? Chyba tak. I czy dalej będę mógł zrobić jak... Hello? Do widzenia. Słyszałem cię. Słyszałem cię tutaj. Idź sobie. Okej. Chyba poszedł. Taką mam nadzieję. Okej. Dalej robimy taski. Odpalmy sobie wentylację. Na grubo lecimy w tym biurze. A kto nam zabroni? Dobra. Nie słyszę nic. Usłyszycie, że jakiś zaraz oczysty jumpscare wleci. Tak się to może skończyć. Spokojnie. Cicho. Wszystko jest git. No. Idź sobie. Wyłączyłem ekran. 108. Dobra. Ale teraz lecimy grubo. Dawaj, dawaj, ostatnie zadanie. Dawaj, dawaj, robimy, robimy. Log off. Chyba wykonałem wszystkie. Mam wrażenie, że o czymś zapominam ciągle. O czymś ciągle zapominam. Okej. Boję się, że nie uda się wykonać. Aha. Nie uda się wykonać endingu. True. Znaczy mam nadzieję, że się uda, ale zobaczymy. I teraz mamy ciebie. Mhm. Dobra, nie pomylić się, bo poprzednio się pomyliłem, przez przypadek wcisnąłem spację z... nie, kontrol zamiast spacji. Okej. Proceed with salvage. I oby to się udało, tak więc zaczynamy. Mhm. Tak jest. Use your company issued taser to return the animatronic to a neutral state. Dobra, control, control. Tylko, okej, biorę rękę z klawiatury, bo to nie ma co ryzykować. Okej. Okay. Okej,
Begin audio prompt in 3, 2, 1. Dobra, ona się teraz nie będzie ruszać, więc spokojnie. Ale wiem, jaki, wiem, jaką ona pozycję przyjmie, kiedy będzie chciała zaatakować. Więc spokojnie. To nie jest ta pozycja. Kiedy będzie widać jej oko, to znaczy, że wtedy chce zaatakować, trzeba ją porazić. Mhm. Na spokojnie. To jest dziwne siedzieć na wprost animatronika. O! Nie tym razem, Scrap Baby. Nie ma takiego atakowania mnie. Nie ma takiej opcji. Okej, okay, czekamy. A, musimy odtworzyć audio. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Te dźwięki są dziwne strasznie. Okej, okay, spokojnie. Przeczekamy to. Wy w tym czasie możecie zostawić taktyczną łapę w górę dla naszej Scrap Baby, która nas już nie zaatakuje. Taką Document mamy nadzieję. Begin audio. Nie zaatakuje. Czego ja się spodziewałem? Dobra, drugi raz. Możemy jeszcze raz ją porazić, więc... Dobra. 3, 2, 1. Let's go. Mhm. Spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą, więc jakby... Document results. Begin audio prompt. Nice, to mi się podoba. To już ostatnie audio. Mhm. Tak. Mhm. Piękne audio, bardzo piękne, ładnie zagrane. Pytanie tylko, czy ona się teraz ruszy. Ale to jest creepy. Już? Ale długie audio, no już koniec, już wystarczy jej. Dobra. O! You have completed. Completed the maintenance checklist. Okay. And may proceed with the salvage. Dobra, well dobra. Done. End tape. Dostała jednego szoka w gratisie. You don't really know who your employer is, do you? No nie wiem, nie wiem. Great job! W końcu zarobiliśmy troszkę kaski. Tak, teraz będziemy mieli trzy animatroniki, czyli będziemy mieli Molten Freddy'ego, będziemy mieli Scrap Trapa i będziemy mieli Scrap Baby w wentach, więc trzy animatroniki będą mogły nas zaatakować tej nocy. Okej, okay. Standardowo nie musimy nic kupować, jest to taktyka, która pozwoli nam zrobić true ending, więc powtarzam to po raz kolejny. Mógłbym zakupić te wszystkie rzeczy, ale robimy najbiedniejszą pizzerię w historii. Naprawdę. Najbiedniejszą pizzerię w historii. Dobra, finished. Finished, let's go. Let's go i zobaczmy. Dobra, pierwsze co? Equipment. Mamy 2000. Jak najbardziej, zdecydowanie. Tak. To vent, włącz. Advertising, dobra. Oby się udało szybko to ogarnąć. Mamy wszystkie ulepszenia, więc pięknie. Byle tylko nic nas nie zaatakowało. Na spokojnie. Na razie idzie bardzo łatwo, jeden jumpscare, więc chyba ten FNAF nie jest aż taki straszny, jak mi się... Ha! Jak mi się wydawało na początku! Co ja zrobiłem źle? Co ja zrobiłem źle? Nie mam pojęcia. O, czy ja przegrałem i teraz mam... Continue, zdecydowanie. O, czyli mamy środę, na to wychodzi. Blueprint mode, czyli możemy zacząć te zmiany jeszcze raz. Spoko, mam kaskę. Ciekawe, czy mi się zapisały moje upgrade'y. To mnie najbardziej ciekawi. Dobra, na spokojnie dajmy sobie głośniej. Oczywiście i tak. W pierwszej kolejności tak. Wyłącz to, venty, silent ventilation. Equipment mamy kupione, advertising, boom. I słuchamy. Drukuje się, drukuje się. Słyszałem coś po lewo, ale nie mam pewności. Nie, nie. Tu słyszałem, zdecydowanie. Tu też. Nie, tu.
Nie. Gdzie ja słyszę? Dobra, chyba git. Dobra, git. Co złego może się stać? Dużo może się stać. Baby coś gada. Słyszę jakiś oddech. Nie wiem, czy tak powinno być. Co to za śmiech? Okej. Okay. Ja się boję, totalnie ja się boję. Słyszałem coś po lewo chyba, ale nie mam pewności, zaryzykujmy. Molten Freddy nie da mi spokoju. Molten Freddy nie da mi spokoju, naprawdę. Na razie patrzymy i chyba jest cisza, więc mam nadzieję, że to się dobrze dla mnie skończy. Drukujemy, jak gdyby nigdy nic. I słuchamy. Proszę, chcę wykonać tylko jedno zadanie. Ale miałem tutaj włączoną wentylację głośną. Dobra, drukujemy. Nic nie słyszę. Czemu ten komputer tak głośno chodzi? Dobra. Dawaj, 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 to jest najtrudniejsze. Okej, okay, wyłączmy. Udało mi się wykonać pierwsze zadania, czyli te najtrudniejsze. I lecimy po prostu dalej z kolejnymi. O, tutaj. Tutaj? Na pewno tutaj? Dobra, nic nie ma. Odpalamy komputer. Pyk. Możemy trochę przewietrzyć. Mhm. Na spokojnie. I nasłuchujemy. Te taski już są cichsze, więc... Jeżeli coś złego się wydarzy, to na pewno to usłyszę. Okej? Okay? Mamy też niewielki procent szans na to, że animatroniki pojawią się i w jednym, i w drugim węcie. Wtedy już możemy się tylko modlić, żeby nie zostać zaatakowanym. Dobra, odpalam. Nic nie słyszę. Aha. Tu słyszałem. Na pewno. Poczekajmy chwilę. O! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, starczy, starczy. Odpalamy. I ostatnie taski. Czyli odblokowywanie kibelków, czyszczenie piecy oraz wymienianie żarówek. Siema. Nic tu nie ma, nie przychodź. Chyba już? Pyk. Najgorsze oczyszczanie tych kibelków. Hello? Hello? Idź sobie. Dobra. Pełna rura, rura, lecimy. Głupi pomysł, ale lecimy. Najgorsze jest to, że kiedy gadam, to niestety, ale nie słyszę nic, kompletnie. Więc muszę być bardzo skupiony na tym, co robię. Dobra, piece i żarówki. Nigdy nie skończę tych piecy. Słyszałem jakiś dźwięk. Naprawdę. Dobra. Piece, piece. I słuchamy. Aha. Dobra, dawaj, dawaj. Ostatni task. Słyszałem. No. Idź sobie. Aha. Dobra. I żarówki. I kończymy tę zmianę. Znowu? Sio. Aha. Dobra, git. Nie przeczekałem wystarczającej liczby sekund. Dobra, ryzykuję. Muszę zakończyć ten dzień.
Ryzyko? Czy się opłaciło? I'm out. Mam dosyć prowadzenia tej pizzerii, naprawdę. Nigdy więcej. Dobra, kto teraz? Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. Mm-hmm. It is your job to complete the maintenance checklist Lefty. Before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and for payment. Please make your choice now. Wydaje mi się, że zdecydowanie chcemy proceed with salvage, bo chcemy zrobić true ending. No to zaczynamy, wpuszczamy Leftiego do naszej pizzerii. Okej. Dobra. Dobra. Ważne jest tutaj, żeby patrzeć na ten róg gwiazdy. To mi widz właśnie napisał, że jak tylko ten róg gwiazdki się świeci, a ten nie świeci się, to znaczy, że on będzie chciał zaatakować. Okej, uwaga. Nie będzie atakował. Go. Chyba, że widz mnie trollował, ale wątpię, bo wy raczej nie trollujecie, raczej pomagacie, więc zaufam i zobaczymy, czy to będzie prawda. Mhm. Document results. Okej. Lefty chyba bardzo mnie lubi, nie atakuje mnie w ogóle. Jak my chyba kumplami zostaniemy. Chyba. Takie mam wrażenie. No. To już chyba trzecie audio, więc po tym jeszcze będą dwa i wpuścimy cię do pizzerni. Not today. Wiem, że chcesz zaatakować. Dobra, git. Okej, okay. Kolejny audio prompcik. One. Go. Document results. Okej. Nice, ej, no my kumplami jesteśmy. Ty w ogóle mnie nie atakujesz. Podoba mi się to. Ale po tym audio raczej mnie zaatakujesz. Boję się, że ta szósta noc będzie bardzo ciężka, wiecie, jakoś mam wrażenie, że ta szósta noc może mnie totalnie zniszczyć, żeby zrobić true ending. O ile w ogóle się uda zrobić true ending. Zobaczymy. Okej. Okay. Mhm. Już. Ale to audio jest dziwne. Document results. Dobra. Nie, ale mogę go porazić drugi raz, więc jakby tutaj nam nic to nie zmienia. Pytanie tylko, czy będzie jeszcze jedno audio? Okej, dobra. Mhm. Thank you. Well done. Good job. Udało się. Don't forget Saturday. You want them all to be in one place. Okej. Nie zapominaj o sobocie. Chcesz, żeby one wszystkie były w jednym miejscu. Czyli wszystkie trzeba wpuścić do pizzerii. No i taki też mamy plan, żeby zrobić tutaj true endinga. Ależ kasy dostaliśmy, wow. Mógłbym sobie kupić wszystko tak naprawdę, ale to zwiększa ryzyko, więc... No... Nie wiem, czy chciałbym tutaj sobie pozwolić na takie rzeczy. Zobaczmy, co mamy tutaj kolejnego dnia. Okej, okay. Tu mamy jakieś lepsze rzeczy, w ogóle przejrzyjmy, co tu mamy. Głośniki, lepsze głośniki, jakieś gierki. I... Gumball... Okej. Okay. Światła. Scenę. Wow, lepszą scenę. Światła. Happy Frog. Mr. Hippo! O, to stąd on jest. Stąd się. Z tego FNAF jest. Czemu jest podłączony do akumulatora? Okej. Okay. Nedbear. Też akumulator. Pig Patch. Też akumulator. Candy Cadet. O, on jest chyba ważny, bo on jak dajemy mu te coiny, to on podobno lore gada. Tak gdzieś słyszałem. Właśnie zdałem sobie sprawę, że mamy piątek, a ja nic nie kupiłem w naszej pizzerii, więc może jednak warto byłoby coś kupić, bo jak się tutaj rozglądam, to tylko tak naprawdę ryzyko dają nam animatroniki, które aktualnie nie są dostępne, więc kupmy chociaż jakieś tutaj rzeczy typu głośniki na przykład, o czemu by nie.
to raczej nie powinno mi przeszkadzać. Albo jakąś gierkę typu Midnight Motorist. Czemu by nie? Kupmy sobie. To też nam nie zwiększa jakby ryzyka, więc chyba git. Możemy też kupić jakby... co możemy kupić? Światła? W końcu zbliża się sobota, czyli wielka imprezka, więc warto byłoby kupić też jakąś scenę, jakieś kolejne światła i... No właśnie. Czy warto to kupić? Wydaje mi się, że... Ha, bonus revenue 0, entertainment 4, health and safety 0. Wydaje mi się, że Mr. Hippo jest spoko animatronikiem. W sensie nie daje nam ryzyka. Więc jakby... Czemu by nie? Kupmy go. I mamy teraz odblokowane coś takiego. Tu już są rzeczy po 500. Ładne, okej, okay, ryzyko. Ciekawe, bardzo interesujące, powiem szczerze. Oh, Lemonade Clown. Wygląda troszkę jak Balloon Boy. Ha, a to? Fruit Punch Clown. Okej, okay, czyli to są klauny z napojami. Bardzo niepokojące. Medical Station. No dobra, czemu by nie? Kupmy. W sumie to tak swoją drogą nie kupiłem żadnych talerzy. Więc może warto byłoby kupić mimo wszystko takie rzeczy. Dobra, sold out. Wentylacja? Czemu by nie? Czy mogę już kupić coś lepszego? Dobra, kupmy jakąś giga wielką scenę. Czemu by nie? I zobaczmy w ogóle, czy to się coś tutaj... Ale zrobiłem pizzerię! Dobra, Mr. Hippo chyba będzie jedynym animatronikiem, który będzie tutaj na scenie. I swoją drogą chyba... Mogę postawić taki automat z grami, więc będą dzieciaki zadowolone, więc chyba spoko. Ryzyko 0, okej, więc chyba możemy sobie w to zagrać, bo pamiętam, że jak ja grałem, to kiedyś mi pisaliście, że jak testujemy gierki, możemy to wyczyścić. Add coin slot. Okej, okay. Że jak ta gierka ma gdzieś tutaj ukryte taką scenkę i ja to kiedyś zrobiłem, pamiętam. Tylko, że gdzieś trzeba było tym... samochodzikiem dojechać jakoś w dół. Tak mi się wydaje. Dobra, to jedziemy. Jazda, jazda. To gdzieś było na dole, pamiętam, że trzeba było wjechać gdzieś na dole i było przejście. Dobra, więc spróbujemy się tam dostać i chociaż zrobimy jednego jakiegoś easter egga w tym FNAF-ie, bo w tym FNAF-ie totalnie lecimy do przodu. Nie zwracamy w ogóle uwagi na minigierki, więc warto by było znaleźć, ale mi się w oczach troi. Co jest? Dobra. Wow, dobra. Gdzieś tu powinien być taki zjazd. Okej, okay, tędy. Dobra. Kolejne okrążenia, może to było w górę? Nie, to na 100% było gdzieś na dole. Jestem pewien, że to gdzieś było na dole, jakiś taki zjazd. I trzeba było w to wjechać. Ale ja cały czas patrzę, ja cały czas patrzę. Gdzieś tutaj powinno to być. Przy czwartym okrążeniu może? Ciekawe. Mhm. Spokojnie, dam radę. Teraz na dół. Jest! Udało się. Dobra, coś mi się już kojarzy. Pojechałem totalnie w boczną alejkę. Tylko do czego to będzie nawiązanie? Ja kompletnie nie pamiętam. Oczywiście jak chcecie sobie wszystkie easter eggi z tej gry obczaić i tak dalej, to wejdźcie sobie na jakiś inny kanał, bo u mnie jakby przechodzimy tylko FNAF-a i próbujemy po prostu przejść wszystkie FNAF-y, tak? Tutaj? Więc jak chcecie easter eggi i tak dalej, to... Juniors! Proszę bardzo, kojarzę to miejsce. Wow. Dobra, czy ja mogę tutaj podejść jakoś? O, mogę, dobra. Come on, you know you can't be here. Don't make this more difficult than it has to be. Czyli może ja tak naprawdę nie powinienem tutaj przyjechać. Tylko pojechać dalej? Okej, okay, ja jestem dość słaby z easter eggów, więc pojedźmy na dół. Po prostu, pojedźmy na dół. Oj, droga robi się coraz mniejsza. Droga robi się coraz węższa. I muzyka się skończyła wesoła. Domek. Dobra, będę strzelał, widzowie. To jest domek z FNAF-a 4. Dom Aftonów. Okej. Okay. I told you not to close your door. Powiedziałem ci, abyś nie zamykał swoich drzwi. To mój dom.
On nie może mnie tak ignorować. Otwieraj drzwi! Ha. Okej, znajdę wejście z zewnątrz. Kto tu siedzi przed telewizorem? Wy pewnie wiecie doskonale, bo jesteście mistrzami fabuły. Leave him alone tonight, he had a rough day. Zostaw go w spokoju, miał ciężki dzień. Prawdopodobnie mogę gadać głupoty, że to jest doma w tonów, ale no prawdopodobnie tak jest. Ale kto wie. Idziemy na górę. Za dom. Jego pokój był gdzieś tam na górze. Gdzieś tutaj. O, jest szyba. Wybita szyba. Że ja tam nie mogę wejść. A może mogę jakoś wejść, tylko nie wiem, nie kliknąłem jakoś dobrze. Mhm. Nie, nie, chyba się nie da wejść. Enter? Ej, w ogóle tu są ślady. Co jest grane? O, i ślady prowadzą... Okej, okay, znowu uciekłeś. Okej. Dobra, to ma jakieś podwójne dno, tak coś czuję, ale udało nam się przetestować tę gierkę, więc coś dzisiaj zrobiliśmy. Oczywiście możemy postawić więcej automatów, więcej rzeczy zakupić, ale jak mówię, my próbujemy przejść i zrobić true ending, to jest mój cel, a nie chcę po prostu gadać głupot dla was, na jakichś, na easter eggach, co nie? Dobra, lecimy, printujemy i to jest noc piąta, czyli piątek, a my musimy głośniej. Do nocy szóstej. Dobra, na spokojnie, damy radę. Teraz mamy więcej animatroników. Tak. Słyszałem. Dobra, potrzebuję giga dużo cierpliwości. Dobra, drukujemy. Silent ventilation nie włączyłem. Ja chyba głupi jestem. Coś się dzieje? Nic na razie nie słyszę. Ale zaraz będzie soczysty jumpscare. Słyszałem to. Już? Nie jest fascynujące. To jest przerażające. Spokojnie. Dawaj, dawaj, słyszę coś. No już nie miałem wyjścia. Już? Dobra. Musimy przewietrzyć tutaj. Nic nie słyszę. Tak, słyszałem jednak z tej. Jednak słyszałem. Okej, okay, policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, już. Pyk. Znowu z tej. Ja to słyszę cały czas. Dobra, jest git. Odpalamy. Ja cały czas słyszę z tej strony coś. Nie? Tak. Spokojnie. Już. Pyk. Robimy to. W sumie to powinienem zająć się innym zadaniem. To jest najprostsze. Czyli tym. To trwa zbyt długo, czyli to powinienem robić jako drugie. Mhm. Dobra. Słyszałem coś. Ha, ha, ha! Okej. Okay. Cisza. Wciąż mam wrażenie, że robię to na farcie. Jedno jest pewne. Hałas przyciąga animatroniki. Dobra, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bum. Hałas przyciąga animatroniki, więc musimy być ostrożni. 91 stopni, więc git.
W ogóle to jest śmieszna mechanika, że mamy stopnie zamiast baterii. Mój mózg nie dał rady. Słyszałem. No musiałem się odwrócić, nie było wyjścia. Mhm. Jest chyba git. Tak, jest git. Nie jest git. Już? No idź sobie, no idź sobie. Okej. Okay. Spokojnie. Tylko żarówki. I jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. Ja cały czas słyszę kogoś tam. No już? Dawaj, idź sobie, błagam. Chcę zakończyć tę zmianę. Coś słyszę. Dawaj. Okej, okay, chyba zdążyłem. Dobra. Cały czas słyszę tylko z tej strony. Na pewno jest tutaj. Na pewno któryś z nich tu jest. No. 3, 4, 5. Tak? Słyszałem z tej. Albo i nie? Dobra, jest git. No słyszę cały czas, jak tylko odpalę monitor. To jest najgorsze. Dobra, lecimy. Na YOLO. Temperatura spadła, więc git. Nie. Nie atakuj. Kimkolwiek jesteś, nie atakuj. Git. Cieszę się, że się dogadujemy. Okej. Dobra, tu był. Posłyszałem w obu słuchawkach. Teraz tu? Nie ma nikogo. Dobra. Ostatnie dwa zadania. Tu? Ale się gorąco w tym biurze robi. Masakra. Dobra. Pyk. Ostatnie zadanie. Słyszę go. Log off. I'm out. Zmiana skończona. Zadania wykonane. Ale to była ciężka noc, naprawdę. Dobra robota. Co dostanę? Kaskę, no bo cóż innego, jak się prowadzi pizzerię dobrze, to się dostaje kaskę. I to była bodajże noc piąta. Mamy już wszystkie animatroniki. Więc sobota. To jest ostatnia noc, przed nami ostatnia noc. Dobra, kupmy jakieś fajne rzeczy na wielką imprezkę. Najlepiej takie, które nie dają nam ryzyka. Czyli to na przykład... Rare! Jaka ładna pogoda... chciałem powiedzieć pogoda. Podłoga! Tylko, że te rzeczy kosztują za dużo. Disco Pizza Light. Egg Baby. 6000, za drogo. Neonowe talerzyki. Zdecydowanie. Atmosfery dużo dają i health and safety. Jak najbardziej. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o to. Secret Puppet? To jest w ogóle tyle rzeczy. Lefty? O, item condition very good. Ryzyko 9. Wow. Music Man, ej. 19 tysięcy. El Chimp 32 tysiące. Skąd miałbym wziąć tyle kasy? Funtime Chica 71 tysięcy. Co to... Pikle. $15. No dobra, skoro dokonaliśmy pewnego rodzaju zakupów, czas przejść do Blueprint Mode'a i... Czy możemy coś tu postawić? Animatroników nie mamy. Ale za to mamy
super ekstra gry, więc pyk, dodajemy jakieś slotsy. Raczej testować ich nie będziemy, teraz czeka nas trudna noc przed imprezką. Może nie jest to pizzeria najlepszej klasy, ale mamy stacje medyczne, mamy super neonowe czapeczki i neonowe talerzyki, mamy jedną gierkę, mamy super głośniki, mamy wentylację i mamy jednego animatronika, więc to zawsze coś. Mamy też fajne światła i scenę, więc chyba ktoś zdecydowałby się koniec końców przyjść do tej pizzerii. Dobra, zaczynamy noc szóstą, czyli sobotę. Dzień imprezowy. Okej, okay, najtrudniejsza noc ever. Skupmy się. Może się uda za pierwszym razem. Byłoby fajnie. Dajmy sobie głośniej grę. Jak gdyby nigdy nic. Mhm. Okej. Okay. Wentylację cichą i tu spojrzymy. Siema. Tutaj. Mhm. Spokojnie, spokojnie. Jeszcze tam siedzisz. Słyszę. Z tej strony słyszę, z obu stron. Z obu stron słyszę. Ale się ciężko zrobiło. Dobra, nie ma nic. Odpalamy. Oj, znowu słyszę. Ale teraz atakują. Dobra, już. Znowu? Come on. Oj, trzeba będzie mieć cierpliwość tutaj. Dobra. Boom. Chyba się uspokoiło. Nie uspokoiło się. Będzie jumpscare. Ale to jest głośne. Dobra, tutaj. Tutaj. Tu słyszałem. Ja nie wiem, gdzie mam patrzeć. Okej, jest tutaj, na pewno coś. Wiem, że was to przyciąga. Aha. Gdzieś w oddali słyszę. Te dźwięki są dziwne. Mhm. Chyba jest git. Tutaj? Nie. Chyba cisza. Dobra, robimy taski. Tutaj. Siema, do widzenia. Nie wiem, czym jesteś. Czy jesteś Scrap Baby, czy Leftim, czy Williamem? Nie. Mówię ci nie. Dobra, żarówki. Czyli to, czego najbardziej nie lubię. Nie dadzą skończyć jednego zadania nawet. Okej, okay, 3, 4, 5. Bum. Odpalamy, wymieniamy. Jest git. Nie, jest git. Hello. Tutaj? O! Nie jumpscare'uj dźwiękiem. Dobra. Aha. Słyszycie, światło cię odstrasza, więc spoko. Dobra, git. Piece. Czyścimy piece. Słyszałem z której strony. Słyszałem, ale chyba jest git. Tak, jest git. Na spokojnie. Wykonamy to zadanie. Siema. Łatwo się odstrasza. I myślałem, że będzie trudniej, naprawdę.
Cisza. Nie ma żadnego. Nice. Back. Ostatnie zadanka. Najprostsze. Aha. Siema. Wystarczy, że tu spojrzę. Okej, okay, git. Nie git. Do widzenia. Mhm. Boję się. Słyszałem coś, czy nie słyszałem? Tak, słyszałem. Dźwięk ucichł? Nice. Trzy ostatnie zadania. Wiem, że 100 stopni. Wiem. Okej. Okay. Siema. I do widzenia. No, do widzenia. Dawaj, dawaj. I się wylogujemy się. Od razu. Log off. Za pierwszym razem noc szósta? Może to była noc piąta, może mi się coś pomyliło. No way. You played right into our hands. Did you really think that this job just fell out of the sky for you? Tak, ta praca spadła na mnie z nieba. Nie? This was a gift. To był... O, oh, to był... You gathered them all together in one place. Tak, wszystkie w jednym miejscu. Just like he asked you to. Tak, jak poprosił. All of those little souls. Te dusze. In one place. Wow. Just for us. A gift. Dla nas. Now we can podarunek. Do what we were created to do. And be complete. I will make you proud, Daddy. Watch. Listen and be full. Aha. Connection terminated. I'm sorry to interrupt you, Elizabeth. What? If you still Elizabeth. Remember that name, but I'm afraid you've been misinformed. You are not here to receive a gift, nor mm-hmm. have you been called here by the individual you assume, although you have indeed been called. You have all been called here into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. Uh-huh. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen Ale dziwnie, kiedy pierwszy raz w ogóle coś takiego słyszę. It's somehow out of reach. Muszę nadrobić fabułę. Muszę. Lore muszę nadrobić, ewidentnie. Where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job looking not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling temperatura that you are rośnie. Right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this trzeba spalić pewnie. To fade away, as the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors, be still, and give up your spirits. Ta gra ma 7 endingów jak coś. Nie mam pojęcia, czy udało mi się zrobić ten właśnie prawdziwy, ale oglądamy. Mhm. Okay. O. No one was there to lift you up into their arms the way you Czyli to jest o baby, chyba. And then what became of you? 160 stopni. Co jest grane? I couldn't save you then. So let me save you now. Nie mogłem cię wtedy uratować, więc spróbuję teraz. O, to jakby wiadomo, marionetka umieściła duszę w animatronikach. To akurat kojarzę. Congratulations on completing your work week. We apologize if your situation wasn't presented to you in a completely honest fashion when you first started, but it was important that your intentions and actions be genuine. Here at Fazbear Entertainment, we value fun, family, and food.
But more importantly, we value our commitment to atoning for past mistakes and tying up loose ends. Thank you for your participation. There is no need for you to return to work next week, as Fazbear Entertainment is no longer a corporate entity. Please accept this certificate of completion. Completion. Goodbye for now, and thank you for taking this journey with us. Oh, okej, okay. Mamy certyfikat completion, ale nie jestem pewien, czy to jest właśnie, czy to był właśnie true ending. Co prawdopodobnie za chwilę sobie sprawdzę. Ale póki co, chyba udało nam się ukończyć grę, więc... Drodzy widzowie, możecie napisać porady co do kolejnej części, którą planuję ograć, czyli Ultimate Custom Night. I napiszcie mi taką poradę, żebym był w stanie zdobyć trochę punktów i trochę się zapoznać z Ultimate Custom Night, bo tak, Ultimate Custom Night jest bardzo ciężkie i nie przejdę 50/20, bądźcie tego pewni. W sensie jakby nie przejdę teraz, może kiedyś mi się uda, więc fajnie by było, jakbyście dali mi porady tak, żebym się nie zniechęcił do tego. A tymczasem ta gra jest dedykowana dla fanów, oczywiście stworzona przez Scotta i to była przyjemność tworzyć te gry dla was, więc dzięki Scott. No i co będzie dalej? Czy będzie coś jeszcze? Czy to już jest chyba koniec? Final Fuzz Rating Score 3492. No i mamy certyfikat i tak sprawdziłem, jest to właśnie true ending, więc mamy do zrobienia jeszcze 6 endingów, których raczej nie będziemy robić. Więc drodzy widzowie, napiszcie mi porady co do Ultimate Custom Night, które pojawi się już niedługo. I obiecuję, że pojawi się to szybciej niż ten FNAF.